Witam. Dzisiaj przetestuję router firmy Tenda, model TX2 Pro. Jak widzimy, działa w najnowszym standardzie Wi-Fi 6 oraz wspiera najnowszy protokół bezpieczeństwa WPA3. Jak możemy zauważyć, posiada 5 antenek, które mają 6 dB wzmocnienia. Dobrze, zobaczmy, jak ten router wygląda w rzeczywistości. W opakowaniu widzimy krótką instrukcję, zasilacz, tu jest 12 V na 1 A, czyli 12 W poboru mocy. Jak widzimy, taka ciekawostka, tu się możemy rozłączać. To jest dobre, jeśli gdzieś musimy przełożyć przewód, a tyczka nie chce przejść z całości. Też jest przewód LANowy oraz sam router. Jeśli chodzi o budowę routera, tak jak widzimy, mamy 5 dość sporych anten. Wykonane jest z tworzywa sztucznego, takiego fajnego matowego. Dzięki temu się nie będzie palcował. Jeśli chodzi o wygląd, to mi przypomina troszeczkę taką dużą muszlę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takim wyglądzie, czy wolicie taki bardziej kwadratowy, czy taki fajny według mnie ten wygląd, tej taki muszlowaty. Jeśli chodzi o tył routera, mamy 3 wyjścia LANowe, 1-gigowe, tu mamy 1, 2 oraz przy trójce napisane jest IPTV, prawdopodobnie przystosowane do telewizji internetowej. Jedno wejście też gigowe WAN, przycisk do WPS-a lub do ustawień fabrycznych. Jeśli wstrzymamy powyżej 8 sekund, router robi fabrykę wtedy. Oraz wyjście zasilające. Z dołu routera, jak widzimy, możemy go powiesić. Mamy tutaj takie przystosowane otwory na śrubki oraz nazwę sieci i hasło. Za chwilkę go uruchomimy, przetestujemy na częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Zobaczymy jego maksymalną przepustowość w sieci zamkniętej. Następnie zobaczymy jego stronę konfiguracyjną. Włączyłem router Tenda model TX2 Pro do serwera. Serwer jest jeszcze na dysku HDD, czyli jak osiągniemy prędkości, powiedzmy 800 MB, to będę z tego bardzo zadowolony. W tej chwili jestem podłączony jeszcze do starego routera. Przełączę najpierw na sieci 2.4, sprawdzimy, jaka prędkość jest na sieci 2.4. Skorzystamy z przycisku WPS, znajdziemy sieć Tenda. Mamy sieć Tenda, połącz, przyciskam przycisk WPS na routerze. W tej chwili będziemy podłączać do sieci 2.4, czyli tak powiedzmy prędkość około 60 MB. Będzie zadowalająca. Nie, najpierw wykonam test, jeśli chodzi o połączenie 2.4, następnie sprawdzę na połączeniu 5 GHz, a później wejdę na stronę routera, zobaczymy, jak wygląda zmiana hasła, zmiana nazwy, żebyście widzieli, że oprócz nazwy oryginalnej, tak, to jest tu Tenda 004670, można też połączyć się z inną nazwą. Jestem podłączony do sieci 2.4. Jak widzimy, maksymalna prędkość między urządzeniami jest 144 MB, czyli powinno być około 70. Sprawdzimy wydajność. Tu mamy otwarty już folder serwera. Przeniesiemy plik najpierw z komputera na serwer. Jak widzimy, przy paśmie 2.4 mamy około 100 MB, to bardzo dobra wydajność, jeśli chodzi o Wi-Fi. Ale jak widzicie, tu jest robione obok siebie, router stoi obok komputera. Za chwilkę zrobimy test na sieci 5 GHz i też zrobimy taki sam test w innym pomieszczeniu, żeby zobaczyć obciążenie łącza na dalsze odległości. To jak widzimy, jest około 100,
Dobrze, to się przełączymy teraz na sieć 5 GHz. Jak widzimy, jest też tenda. Też skorzystamy z przycisku WPS, żeby nie wpisywać hasła, bo hasło jest pod urządzeniem, te oryginalne. Jeszcze nie daliśmy swojego nazwy, swojego hasła. Dobrze, jesteśmy podłączeni do sieci 5 GHz. Przeniesiemy teraz plik z powrotem z komputera na serwer. Zobaczymy, jaka to będzie prędkość. Jak widzimy, wysyłanie jest 800-700. Czyli identyczne będzie też pewnie pobieranie. Jak widzimy, nawet dochodzi do 900. Czyli według mnie, jak za swoją cenę, ten router kosztuje około 200 zł z groszami. W tej chwili jest promocja na stronie producenta, jeśli zrobimy zdjęcie starego routera. Nie musi to być chyba nasz router, wystarczy, żeby zrobić zdjęcie starego routera. Dostajemy zniżkę 60 zł na zakup tego routera Tenda model TX2 Pro. Za chwilkę go podłączymy pod modem, zobaczymy, jak się też spisuje z siecią zewnętrzną. Wejdziemy w jego ustawienia, zobaczymy, jakie ma, co możemy zmienić, czyli nazwę, kanał pewnie i jeszcze jakie inne ustawienia. Jeśli chodzi na tą chwilę, to bardzo ładne parametry ma, tak jak widzicie, dochodzi nawet do 900 mega po Wi-Fi. Jeszcze raz, zaraz wykonamy drugi, taki sam test w drugim pomieszczeniu, zobaczymy, czy jest duża różnica. Teraz jesteśmy w drugim pomieszczeniu, tu mam najgorszy sygnał zawsze z Wi-Fi. Jak widzimy, w tej chwili jestem podłączony pod sieć 5 GHz. Prędkość tam spadła z 1,2 na 721. Zobaczymy teraz test. Tak samo będziemy przesyłali plik z komputera na serwer. Tu, jak widzimy, prędkość nam spadła do około 300. Dobrze, nie będziemy tego przedłużali. Przełączymy się na sieć 2,4 GHz. Zobaczymy, jaka będzie prędkość. Tam było około 100. Gdzie się ta sieć ukryła? Dobrze, mamy tutaj sieci 2,4. Jak widzimy, prędkość jest dalej bardzo dobra, czyli około 130. Zobaczymy zaraz przy przesyłaniu pliku, jaka będzie. Niby nam pokazuje tu około 130, ale widzicie, jednak sygnał skacze, czyli nam powinna ta prędkość też będzie skakała. Jak widzicie, 47-60. Nie jest taka stabilna jak w tamtym pomieszczeniu, ale to wiadomo, jest większa odległość. Ale tak widzę w miarę, tak powiedzmy, średnio około 30 mega będzie. Dobrze. Rozłączymy się, podłączymy komputer bezpośrednio pod router, zobaczymy jego ustawienia oraz co możemy zmienić. Zapewne będzie można zmienić hasło do Wi-Fi oraz kanał. I zobaczymy, jakie tam jeszcze są ustawienia, czy można zrobić sieć gościnną. Już podłączyłem router Tenda TX2 Pro do modemu operatora oraz połączyłem się kablem Ethernet z komputerem. Sprawdzamy, jakie mamy IP. Router mamy 1.1, wpisujemy w przeglądarkę 192.168.1.1. Jak widzicie, przekierowało nas na stronę routera. Mamy tu powitalne menu, klikamy rozpocznij. Wybieramy dostawcę usługi, czy mamy normalny, Rosja lub jakieś inne formy, bierzemy normalnego. Mamy dynamiczne IP, jak macie IP statyczne operatora, wtedy wybieracie to, co wam operator podaje. Mamy IP dynamiczne.
jak widzimy, tu możemy nazwać swoją sieć Wi-Fi. Nazwiemy ją TLKP24. Hasło wpiszemy jakieś standardowe, żeby łatwo zapamiętać. Jak widzicie, te same hasło może być też do logowania na router. Możemy mieć osobne hasło do logowania na router, ale żeby nam się nie myliło, to ustawiliśmy takie same hasło na router oraz do sieci Wi-Fi. Jak widzicie, zaraz się nam zmieni sieć na TLKP. Tu hasło podał, które wpisałem. Niech nam zatwierdzi. Dobra, teraz wejdziemy na router, zobaczymy jego inne ustawienia. Jak widzicie, od razu wyskoczyła informacja o aktualizacji. Na razie tego nie będziemy robili, później zaktualizujemy router do najnowszej wersji. Jak widzicie, od razu mamy nazwę TLKP24 oraz nam dodało też przedrostek 5G dla dwóch sieci. Tu mam pokazany, jak wygląda sieć w okolicy, czy mamy podłączonego w tej chwili jedno urządzenie po kablu LAN. To, co przed chwilą widzieliśmy, połączenie z naszym operatorem, ustawienie sieci osobno, możemy zmienić też nazwę, żeby inaczej się nazywała, sieć 2.4 oraz 5 GHz. Jak widzicie, możemy zmienić sieć na WPA3, jeśli chodzi o 5 GHz, WPA2 tylko przy 2,4 GHz. Jak też widać na samej górze, możemy zmienić, żeby to była jedna sieć, 2.4 tak samo się nazywało, ale ja wolę mieć sieć podzieloną, czyli TLKP będzie 2.4 oraz TLKP 2.4 5 GHz. To teraz zapiszemy, żeby nam tą sieć 5 GHz działała w tym nowszym szyfrowaniu. Mamy kolejne zarządzanie klientami, czyli widzimy, że tu mamy w tej chwili, możemy też przepustowość ograniczyć. To też jest ciekawa rzecz, że możemy na przykład mieć podłączenie na kilka komputerów i na przykład jeśli dany komputer lub telewizor tylko korzysta z YouTube'a czy z innych, możemy wtedy po prostu ograniczyć prędkość dla danego telewizora, żeby nie za bardzo pobierał, lub jeśli dziecko jest niegrzeczne, możemy też w dziecku ograniczyć prędkość internetu. Też widzę też urządzenie dla sieci gościnnej. Mamy też kontrolę rodzicielską. Zobaczymy, co mamy tam bardziej ustawienie. Napiszę po prostu dziecko. I tu widzicie, możemy dodać urządzenie, mam w tej chwili laptopa, to nie będę go na razie dodawał. Ale możemy sobie zrobić też, w jakich godzinach ma być dane urządzenie korzystać. Tak samo możemy zrobić filtr dla danych adresów. Możemy zablokować Facebooka, TikTok lub inne. I w jakie dni, tygodnie oraz godziny. To jest bardzo fajna rzecz. Ja mam dwie córki, to akurat odłączę router TP-Linka, podłączę tędy, zobaczę, jak działa ta kontrola rodzicielska. Przy kolejnym filmiku, jak będę robił porównanie TP-Linka z tędą, opowiem wam, jak ta kontrola rodzicielska działała. Jak widzicie, tu mamy zakładkę więcej, tutaj powiedzmy ustawienia zaawansowane. Tu mamy kilka rzeczy, możemy ustawić, w jaki ma być tryb routerowy, tryb AP lub klient lub AP. To też może przy kolejnym filmiku to wam bardziej to wyjaśnię, jak to działa, potestuję te ustawienia. W tym trybie AP mam ustawione akurat TP-Linka, żeby po prostu miały wszystkie urządzenia miały, bo mi brakuje wyjść LAN, tam mam 4 wyjścia w routerze operatora plus 4 wyjścia w routerze TP-Link i po prostu mi brakowało wyjść, musiałem skorzystać z tego trybu AP, wtedy wszystkie mają ten sam tryb i te same IP mają, po prostu te same mają 0.1, a nie tak jak w tej chwili mam podłączonego tego tędy, ma 1.1 router, czy ten od operatora ma 0.1. Jak widzicie, też obsługuje standard IP6, możemy zrobić sieć dla gości. Tu mamy najważniejsze informacje, tak jak mówiłem, router operatora ma klasę 0, ten nadaje 1.1. Oszczędność energii, czyli możemy diodę, która jest na
wyłączyć, albo ma być wyłączona w pewnych godzinach. Tutaj, tak jak widzicie, też możemy zobaczyć, jak mówiłem, zmienić kanał Wi-Fi, na który ma pracować. Jeśli chodzi o sieć, tak samo 5 GHz, też możemy zrobić pasmo przepustowości, żeby działał tylko na przykład 80 MHz, wtedy będzie maksymalna, powiedzmy, moc działania, ale jak starsze urządzenia wtedy mogą się nie podłączyć do sieci 5 GHz. Tu oprócz guzika WPS na routerze, tak samo możemy połączyć WPS-em z tego miejsca. Tu możemy też zmienić adres IP, żeby nie był 1.1, tylko po prostu zmienić na 2.3.1. Tego na razie nie ruszamy. I tak jak mówiłem, w routerze jest wejście IPTV. Tu mamy akurat zakładkę, żeby tą funkcję uruchomić. Możemy też zrobić, zmniejszyć przepustowość. Jak widzicie, parametry WAN, żeby nie było 1, możemy zmniejszyć. W zakładce zaawansowane też mamy trochę rzeczy do zabawy. Dobrze, przełączę się może na Wi-Fi, zobaczymy, czy nam te, tak z ciekawości, WPS, gdzie to było, czy ten WPS z guzika na pulpicie zadziała. Kliknę oraz znajdziemy sieć Wi-Fi. Jest sieć Telka, połączymy. Jak widzicie, nawiązuje połączenie, wypnę przy ten czas przewód LAN. Automatycznie mnie połączyło. Sprawdzimy jeszcze, akurat w tej chwili mam operatora, który mam prędkość 300 na 25. Według mnie prędkość 300 mega spokojnie wystarczy na warunki domowe. Większych prędkości nie potrzebuję. Tu w tej chwili akurat widzicie 230, ale mnie pod ten router operatora jest podłączony też router TP-Linka, z którego w tej chwili pewnie dzieciaki korzystają, dlatego jest prędkość ograniczona, pewnie działa tam Netflix, Disney+, YouTube, to są mnie dwie córki, dlatego nie ma pełnej prędkości, ale tak, jest ładna prędkość 250 mega. Tu jest operator, daje tylko 25 wychodzącego. Niedługo mi się kończy mało, to może zmienię operatora, żeby bardziej mi zależy na wysyle niż na downloadzie. I te 300 spokojnie wystarcza do normalnego użytkowania. Jeśli chodzi o tą chwilę, router Tenda TX2 Pro spełnia moje wymagania. To jest router budżetowy, taki za około 200 zł. Ten TP-Link też kosztował wtedy około 300, bo to był już mały rok czasu ten router, ale to też był z serii budżetowej. Za jakieś 2 tygodnie będzie jego ich porównanie, po prostu zobaczę, jak się ten router sprawuje, czy bardziej stabilnie, bo po roku czasu do routera TP-Linka mam kilka zastrzeżeń, a to powiem przy porównaniu, jeśli chodzi o tych dwóch routerów. Na dzisiaj to byłoby tyle, trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze.